i jesteśmy na żywo. Siódmy dzień to już ostatni dzień, ekskluzywna, zupełnie ekskluzywna transmisja na żywo. Zostało nam dosłownie 500, może 400 metrów. Jedziemy już za Kopianką po drugiej stronie korek. Mówi się, że sny rodzą rzeczywistość. Nasz sen był taki, aby przepedałować przez całą Polskę z okazji stulecia odzyskania niepodległości z Gdańska do Zakopanego. Pablo Menadżer zarządził sesję zdjęciową. Co prawda ja jako mechanik miałem delikatne obiekcje o nasze opony. 59 km mamy przejechane. Jesteśmy w szoku. Woda w lodówce. Musimy to uczcić pamiątkowym zdjęciem z panią ze sklepu Drops. Wiesz, morale wciąż bardzo wysokie, wjechaliśmy w 4 osoby i 4 osoby mamy w starym Brześciu. No i co, ciśniemy na obiad teraz. 150 do celu. Pozdrowienia dla rowerzystów, którzy jadą z Gdańska do Zakopanego na stulecie Polski. Dziękujemy! Tyle różnych elementów się składa na sukces tej wyprawy. To nie tylko dyspozycja dnia, to nie tylko przygotowanie, to też przede wszystkim pogoda. To przede wszystkim też sprzęt, rowery, nasi cisi bohaterowie. Mateusz jako pierwszy, dalej Sebastian, potem Michał. I jesteśmy, jest! Zakopane! Brawo! 750 km polskimi drogami, szutrami, drogami lokalnymi. Polska!